Okej, okay, witajcie. Dziś mój statyw trochę inną przybrał formę. Dzisiaj jest w formie konara. Ok. Zaczynamy. 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 Słuchaj. Dzisiaj słuchajcie, chciałem do Was z takim tematem podejść, jak nie umierać. I co znaczy umierać, nie? No śmierć to jest, wiecie, z jednej strony my znamy śmierć, która przychodzi do nas w formie takiej normalnej, że ciało, przestaje ciało po prostu przestaje się ruszać nie? i tak dalej. A z drugiej strony, jak z wieloma ludźmi rozmawiam, tak patrzę i widzę, czy ci ludzie po prostu zdecydowali się już umierać. Jakbym się zdecydował już umierać, to dawno byłbym, słuchajcie, no mówię, byłbym, nie wiem, schizofrenikiem do końca życia, albo bym w lękach umierał, albo bym już dawno miał dwubiegunówkę, albo bym... Yy... No, nie potrafił stać z łóżka i tak dalej, nie? Ja bym się skupił po prostu na tym, co ja w przeszłości przeżyłem, a w przeszłości przeżyłem, no, No rzeczy, po których myślę, że wielu by się czasami spotykał, ludzi na ewangelizacji, mówię, no, ty wiesz, jakie ja mam życie straszne i tak dalej. ktoś mi zaczyna opowiadać, tak słucham, Tak patrzę na swoje, to myślę, no, czasem pikuć, nie? E, czasem pikuć w stosunku do tego, co ja miałem, ale ja się na tym nie starałem nie skupiać, po prostu e, Bo po prostu. Widzicie, współczesny świat, współczesny świat tak naprawdę jest pod w... ogromnym wpływem. Nasza cywilizacja jest pod ogromnym wpływem właśnie tej psychologii, psychoterapii i tak dalej, gdzie skupiamy się trochę na tym, co czujemy, żyjemy tym, co czujemy, przeżywamy, bez człowiek to jest ten, co czuje, ten, co przeżywa. nie? I skupiamy się na tym tak po prostu, nie? życie jest to, co przeżywa. Tak naprawdę przyjęcie do wiadomości, że może być inne życie. Choćby wypowiedzenie tego Jezu, zostań moim Panem i zbawicielem, i tak dalej, już tak naprawdę uwierzenie w sercu, że Bóg zbudzi go z marty, daje nam do wiadomości, że tak naprawdę mamy życie wieczne przed sobą. Tak, bo jest powiedział, kto we mnie wierzy, ten nie umrze, tak, ale żyć będzie, tak, choćby i umarł, żyć będzie, nie? Eee, I mamy tak naprawdę życie wieczne przed sobą, prawdziwe życie wieczne przed sobą, więc każdy z nas, nieważne ile masz lat, czy masz 70 lat, czy 15, tak. I tak dalej, nie? Czy nawet 90, czy nawet 110, nie? Jeśli mnie ktoś taki słucha, e, Nieważne ile masz lat, tak naprawdę przed Tobą jest życie wieczne. To jest w ogóle niesamowite, słuchajcie, niesamowite przyjęcie do wiadomości, nie? E, że przed Tobą jest życie wieczne. Oczywiście, jeśli wierzysz w Jezusa, tak? Jeśli Go swoim Panem i Zbawicielem, e, to przed Tobą jest życie wieczne. I słuchajcie, i w takiej perspektywie wiem, że. Mm, Wiele z was też po prostu ciężko uwierzyć w coś takiego, nie? bo to jest wszędzie wiara, nie? To jest wiara. To nie jest wiedza, tak? że będziemy żyć wiecznie, tylko to jest wiara. Więc ciężko uwierzyć w coś takiego, ale samo przyjęcie tej informacji jako pewnej alternatywy do tego, do tego, co na przykład myślisz teraz. Teraz myślisz, że. Nic sobie Wam wkładać do głowy, nie? Ale powiedzmy, że taki przeciętny człowiek myśli, że. No, żyje sobie, tyle już sobie przeżył, teraz ma jakieś takie cechy charakteru, wykształcone i tak dalej, które się już nie zmienia, no bo taki jest, ja taki jestem po prostu i już nic się na tym, z tym nie da zrobić, bo ktoś taki jest. Na coś się tam umrze w przyszłości, może przyjdzie jakaś choroba, może coś i tak dalej. No trzeba jakoś tak żyć, trzeba jakoś sobie ten światło układać dookoła i tak dalej, żeby jakoś się tu odnaleźć, nie? Więc to jest jedna perspektywa. A druga perspektywa jest przyjęcie wiadomości, że tak naprawdę możesz żyć wiecznie i żyjesz wiecznie, jeśli wyznałeś za swoim Panem i Zbawicielem. E, wiele osób w tym kraju to zrobiło. Zwyczajnie w Kościele Katolickim to da dawno ludzie po porobili, nawet i nie wiedząc, co to daje, tak? no bo Kościołowi Katolickiemu nie zależy na tym, żebyś wiedział, co to daje. E, to nie jest instytucja, która daje wolność, tak? to jest instytucja zniewalająca duszę. E, ale prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest żadna religia, tylko to jest, słuchajcie, ktoś mnie zapytał, co to jest tak naprawdę to chrześcijaństwo, o co tak naprawdę chodzi. Słuchajcie, nie chodzi tu o żadną religię, to nie jest religia, po prostu to jest przyjęcie, założenie, że jednak ktoś nas stworzył. To można bardzo łatwo zauważyć, słuchajcie, bo każdy z nas próbuje, szuka pod co być niewolnikiem tak naprawdę. My szukamy nie? tego swojego niewolnictwa szukamy jakiegoś pana tak? jedni znajdują pieniądze drudzy znajdują karierę no to ktoś taki nie wiem ktoś jest bogaty jakiś prawnik czy jest lekarz czy ktoś tam nie i tak dalej no to tak naprawdę znalazł swojego pana w tej swojej karierze nie? Czy, nie wiem czy ktoś tam jeszcze inny nie jakiś biznesmen tak on znalazł swojego pana w tej karierze i ten pan ta ta kariera jest tym jego panem tak i tak naprawdę też właścicielem bo pan to właściciel E, jesteśmy tak stworzeni, jesteśmy stworzeni, żeby mieć kogoś nad sobą, tak? Tym kimś był na początku Bóg Ojciec i jest do tej pory Bóg Ojciec, nie? No e, jest duchem, tak? Bóg jest duchem. Biblia mówi, że nigdy, nigdy go nigdy nie widział. E, można sobie tam w czwartym rozdziale Apokalipsy poczytać, jak to wygląda Jego tron. Jest to, że tak powiem, pewnego rodzaju opis materialny duchowości. Więc ciężko to opisać. Bóg się nam objawił w postaci swojego Syna w ciele, tak? Jezusa Chrystusa. I my na przykład już wiemy, że Jezus żyje wiecznie, tak? I On jest pierwszym, który przeszedł do życia wiecznego. On umarł tu na ziemi, został zabity na krzyżu, a on zmartwychwstał. Więc On jest pierwszym, który przeszedł do życia wiecznego. Jest jakby naszym pierwowzorem, nie? Pierwowzorem tym, którzy uwierzyli w niego, wyznali go jako swojego pana i zbawiciela. Większość z nas pewnie to zrobiła, tylko nie do końca wierzy. Nie do końca wierzy. Wiele tak myśli magicznie, że ta wiara w to przyjdzie po prostu sama, nie? Że wiara sobie tak może coś się stanie, może ktoś przyjdzie, może jakieś objawienie przyjdzie, że wiara przyjdzie sama. Ja Wam powiem, że wiara bardzo rzadko przychodzi sama, praktycznie nigdy nie przychodzi sama. A może jak coś zobaczę, to uwierzę, nie? Będę takim agnostykiem, nie? Yy, wiara praktycznie nigdy nie przychodzi sama, przynajmniej nie w moim przypadku, nie? W moim przypadku, słuchajcie, yy, po prostu pracuję nad tą wiarą. Zwyczajnie pracuję, Mi jest napisane, że wiara jest od Boga, ale, ale to jest jakieś współpracowanie moim z Bogiem. Po prostu pracuję nad tą wiarą, przemieniam swój umysł, przemieniam swoje zachowanie. Dzisiaj na przykład wstałem, nie? I sobie tak myślę, a poszedłem sobie na spacer do lasu, nie? Z drugiej strony sobie myślę, ojej, znowu wsiąść w to samochód, znowu się boję, znowu coś tam, znowu... Czasem mnie takie lęki łapią, nie? No ale wiem, co się już robi z lękami. Lęką się przeciwstawia zwyczajnie, nie? No i taka perspektywa, no. Ale co ja tak naprawdę chcę zrobić? No ja myślę, no ja chcę pójść sobie na spacer do lasu, nie? Nie chcę sobie tam się... No to, no to ja skoro ja to chcę, to ja to robię, nie? I przemogłem tak naprawdę wiele lęków, tak naprawdę wiele osób w moim stanie... To by już dawno powiedziało, że wiecie, e, mam depresję, mi nic, nic się nie chce, może pójdę do psychiatry i tak dalej. A ja jednak powiedziałam, nie, nie idę do żadnego psychiatry, nie. Tylko ja to przemogę po prostu. Zwyczajnie to przemogę. Wiarą to przemogę. Przecież ja żyję wiecznie. Mam, będę żył wiecznie, tak? Żyję już wiecznie tak naprawdę. Żyję już nowym życiem. Ym... I mam też prawo robić to, co chcę, tak? Nie muszę się podporządkowywać różnym duchom, lękom, Różnym tego typu rzeczom. I słuchajcie, i w ten sposób, słuchajcie, tak naprawdę wstałem, coś zrobiłem, nie? Nie umarłem dzisiaj już z rana. Gdybym ja się poddał, poddał po prostu wszystkiemu, co mi, nie, że tak powiem, bije, to ja bym już umarł. Kiedy bym umarł tak naprawdę? Umarłbym jest totalnie w przeszłości, bo to są przeszłe rzeczy, które na mnie oddziaływują, którym ja pozwalam na siebie oddziaływać, nie? Pozwalam oddziaływać wspomnieniom, pozwalam oddziaływać, wiecie, że się tam do niczego nie nadaję, Tak się człowiek czuje po zdradzień, tak? Jak go ktoś zdradził. I tak dalej, nie? Pozwalam tego, temu żyć. A tak naprawdę stwierdziliśmy, nie, koniec, nie będę pozwalał temu żyć, nie? Ja chcę sobie normalnie dzisiaj wstać, to co chcę, to zrobię, i tak po kolei, po kolei po prostu, nie umierać po prostu. Jakieś, że przed tobą jest perspektywa życia wiecznego, to tak naprawdę, ile masz lat za sobą? Dajmy na to, masz teraz 60 lat, nie? To tak naprawdę masz 60 lat już przeróżnych doświadczeń, a przed tobą wieczność. I pytanie, czy ty przez tą wieczność Będziesz jeszcze pielęgnował to, co przeżyłeś w pierwszych 60 latach, i będziesz tym żył, będziesz na tym opierać, jakby. Żył, żyła! Y, będziesz na tym opierać, jakby swoje przyszłe życie. No, po części pewnie tak, jakieś kształcenie charakteru, ale po drugiej części, no, wieczność. A 60 lat, jakby zrobić takie porównanie, no, to jest tak naprawdę nic. Hmm, perspektywa życia wiecznego, jest napisane, że jest nam nowe ciała. Y, to jest tak naprawdę, wyobraźcie sobie, wstanie, wstajecie dzisiaj rano, tak, czy jutro rano, i macie przed sobą perspektywę życia wiecznego. I co tak naprawdę dzisiaj będziecie robić? nie? Bardzo prosto mieć tu perspektywę i bardzo prosto sprawić, żeby ona była prawdziwa, po prostu trzeba zrobić to, co jest napisane, czyli że ze swoim panem i wejść jakby pod jego niewolę. Nie wejść pod niewolę kariery, nie wejść pod niewolę, nie wiem, fałszywie rozumianej miłości, bo dzisiaj też jest taka. Dzisiaj też wiele ludzi miłość rozumie jako coś takiego, o, kochajmy się i tak dalej. Nie wejść pod żadną taką niewolę, nie? Nie wejść pod niewolę kariery, nie wejść pod niewolę swoich przeszłych przeżyć, traum z dzieciństwa, nie z dzieciństwa, z dorosłości, nie? Nie wejść pod tego niewolę, bo ja mogę wejść pod tą niewolę, każdy sobie może zdecydować wejść pod tą niewolę, tylko tak naprawdę wstać, i wejść pod niewolę Chrystusową, wejść pod niewolę życia wiecznego. Niewolę, która jest jedyną niewolą na tej Ziemi, nam dostępną, która daje wolność. I zacząć żyć, tak? Wstajesz z perspektywą: okej, okay, dobra, żyję wiecznie, tak? To, co ja dzisiaj zrobię, nie? Na co ja spędzę ten dzień? tak? Jezus namówił Cię, żeby się za bardzo nie zamartwiać, nie? O, o wszystko i tak dalej. Żeby się nie lękać, też Biblia mówi, nie? Jako, jako dosłownie przykazanie: nie lękaj się, nie? Ehm, I tak dalej, nie? Więc jak dzisiaj pokierować ten dzień, żeby żyć dzisiaj życiem wiecznym już, nie? Co dzisiaj robić? No to dla mnie takim dniem, ja sobie tak wybieram, no ja chciałbym poznawać tą miłość, jaką ona jest naprawdę. Chciałbym wyrwać się z tego swojego bagna, nie? I wyrywam się. Nie, nie trwa to, słuchajcie, że rachcia, ktoś mnie wyrywał, tylko tak po kolei, dzień za dniem, każdy aspekt życia, po prostu po kolei wyrywam z tego bagna i wstaję do życia, nie? Przede mną jest życie, jest życie wieczne, nieważne ile mam teraz lat na ziemi, nieważne, wiecie, jak wyglądam e, i tak dalej. To wszystko jest totalnie nieważne w perspektywie życia wiecznego, nie? I jak to by usłyszał psychoanalityk, co ja teraz mówię, jak to słyszała moja żona, to moja żona twierdzi, że ja mam depresję wielką, ja sobie tak przeinaczyłem depresję. To jest w ogóle straszne, jak to można zrobić, e, ale człowiek tego nie pojmuje, tak? Człowiek nienawrócony, człowiek z zewnątrz może słyszeć w ogóle, o co mu chodzi, nie? On nie chce dzisiaj, wiecie, poszaleć sobie, nie? Nie chce dzisiaj skorzystać z życia, bo to niby jest brak niby korzystania, z rozrywek tego życia, rozrywek tego świata. E, no ja nie chciałem skorzystać z rozrywek tego świata, które mi się totalnie nie podobają często. E, no, no, no nie, nie podoba mi się wiele rozrywek tego świata, z których nie chcę korzystać, nie? E, tylko ja chcę spędzić życie w perspektywie życia wiecznego, tak? Dzisiaj sobie, słuchajcie, wybrałem się na spacer, podziwiałem sobie, co tu jest dookoła. Próbuję jakieś grzybki znaleźć, ale nic na razie nie rośnie. Chyba deszcz padał dopiero teraz. E potem sobie pójdę, spróbuję coś, coś popracować, mam tam dokończyć jedno zlecenie i tak dalej. A potem jeszcze, słuchajcie, będę poznawał Boga. Nie otworzę widzie, pójdę gdzieś na spacer, spotkam się z kimś. E będę poznawał Boga, będę po prostu żył wiecznym życiem. Chwilę, choćby te pięć minut w ciągu dnia przeżyć życiem wiecznym, nie? To jest, słuchajcie, no, coś pięknego. Choćby, no, jak nie jesteś w stanie cały dzień w to wierzyć, nie? To choćby kilka minut, kilka chwil. Przeżyj tą myślą o życiu wiecznym, nie? Przeżyj tą świadomością życia wiecznego. To jest, to jest naprawdę piękne. To daje, moim zdaniem, życie. To daje Ciężko powiedzieć, sens, cel. To nie jest ani sens, ani cel, i tak dalej. To jest po prostu miłość. Tak? No, wyobraźcie sobie, miłość, która tworzy umieranie, nie? No, nie stąd przyszło. Nie, to nie jest Bóg. Bóg nie tworzy umierania, tak? E, Bóg nie tworzy umierania. Umieranie przyszło z powodu buntu. Umieranie przyszło z powodu nieposłuszeństwa, tak? Z powodu buntu, z powodu nieposłuszeństwa przyszło umieranie. No ale na to umieranie też Bóg dał rozwiązanie, tak? Skoro jesteśmy nieposłuszni, to Bóg dał rozwiązanie, tak? Jezus przyszedł, sam siebie ofiarował, za ciebie, za mnie, tak? żebyśmy mimo tego swojego nieposłuszeństwa i mimo tej kary za to odstępstwo, nawet ciężko karą nazwać, tak? To jest po prostu konsekwencja tego nieposłuszeństwa, mimo tego mogli się zbliżyć do Boga. Więc miłego dnia, trzymajcie się. Hej!